Radio Wnet, www.wnet.fm. Są, proszę Państwa, takie piosenki, które czasem stają się przebojami drugi raz. To samo portal Onet.pl chciał zrobić z taśmami nagranymi w restauracji Sowa i Przyjaciele. Chodzi o to, że są na tych taśmach, o czym było zresztą powszechnie wiadomo, był nagrany również obecny premier, pan Mateusz Morawiecki, który był między innymi w pewnym momencie doradcą również rządów Platformy Obywatelskiej, czego zresztą nigdy nie ukrywał. No i zdaniem portalu Onet.pl te nagrania są sensacyjne, wyjątkowe i w bardzo złym świetle stawiają pana premiera. Jest to o tyle dość dziwne, że te nagrania już były przecież wszystkie znane, no ale tak właśnie czasem jest, że próbuje się ten sam przebój zagrać jeszcze raz. Przyjrzymy się tej sprawie dzisiaj. Łukasz Jankowski wczoraj w Warszawie rozmawiał z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, ministrem Jackiem Sasinem, i zapytał się go oczywiście, co minister Jacek Sasin jako przedstawiciel rządu, jako bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego sądzi o tej samej historii. Oto jest ta rozmowa. Przede wszystkim to nie żadna rewelacja, bo nie jest to jakaś nowy fakt, nowa informacja. Mamy do czynienia raczej z odgrzewanym kotletem, czyli z nagraniem, które już było upublicznione dawno temu, kiedy afera taśmowa wybuchła i zmiotła polityków Platformy Obywatelskiej. Nie jest to też rewelacja, dlatego że to akurat nagranie nie zawiera żadnych wypowiedzi, żadnych faktów, które mogłyby nas bulwersować, mogłyby spowodować, że uznalibyśmy, że pan premier Mateusz Morawiecki w jakikolwiek sposób przekroczył granice dopuszczalne, czy wypowiedział się w jakiś niewłaściwy sposób, zupełnie inaczej niż politycy Platformy. Sam płacił za swoją kolację. Rozmowa dotyczyła rzeczywiście ważnych spraw, dotyczyła problemów, które stają przed Polską, przed Europą, problemów z finansami, z migracją, a nie tak jak politycy Platformy, którzy rozmawiali o skokach na państwowe spółki, czy o tym, jak traktują polskie państwo. Panie ministrze, ale czy będzie panie ministrze, czy będzie wypowiedź pana premiera w tej sprawie? Czy planujecie w rządzie, żeby pan premier wyszedł i też jakieś wątpliwości te tam się pojawiły, wyjaśnić? Ale tam przede wszystkim pan premier nie ma co wyjaśniać. Pan premier już odniósł się do tego. Mówił, że to jest mielenie po raz kolejny tego samego tematu, żeby prawie dosłownie zacytować wypowiedź pana premiera. Pan premier absolutnie nie ucieka w żadenkolwiek sposób, tylko jak mówię, nie ma tutaj czego wyjaśniać. No, każdy, kto zada sobie trud i przeczyta te wypowiedzi, to zobaczy, że rozmowa jest rzeczywiście o sprawach ważnych, chociaż w luźnej atmosferze, takiej jak to przy posiłku w restauracji. Nie ma tam nic bulwersującego i nic, co można by było zakwalifikować jako coś, co pana premiera w jakikolwiek sposób obciąża. Widać też wyraźnie, że również to, co próbowano insynuować jeszcze dzień przed upublicznieniem tego nagrania, że ta rozmowa dotyczyła jakichś kwestii niejasnych czy niejasnych działań biznesowych, nie znalazło żadnego potwierdzenia. Nic takiego w tym nagraniu nie ma, więc raczej powinni wyjaśnić tą sprawę ci, którzy formułowali puste, jak się okazało, zarzuty wobec pana premiera. Panie ministrze, kwestia poglądów gospodarczych, społecznych pana premiera, który tam się pojawia, pada cytat: my wszyscy jesteśmy liberałami, wolnorynkowcami. W tej chwili pan premier realizuje program Polski Solidarnej, Polski Społecznej. Nie ma jakiejś dychotomii, nie ma jakiegoś tutaj rozdźwięku? Nie, no ale czy my mówimy, że odchodzimy od wolnego rynku? No nie, no prawda? Raczej realizujemy taką politykę, która jest połączeniem wolnego rynku, pewnej wolności gospodarczej, bo tego przecież chcemy, z wrażliwością społeczną. To z tym drugim obszarem, którego brakowało naszym poprzednikom. To nie jest tak, że my radykalnie zmieniamy politykę gospodarczą, tylko my ją uzupełniliśmy o bardzo ważny segment, jakim jest polityka społeczna, polityka prorodzinna, dbałość o wszystkich obywateli, nie tylko o tych, którym się dobrze powodzi. Niczego takiego w tej wypowiedziach pana premiera nie ma, co by stało w jakiejkolwiek sprzeczności z tą polityką, którą dzisiaj premier Mateusz Morawiecki i jego rząd realizują. Zapowiedź, że w Niemczech, w Hiszpanii, a być może i w Polsce powinny być niższe emerytury, że młode pokolenie będzie miało gorzej, że idą ciężkie czasy. No teraz wiek emerytalny jest obniżony, ma być program 500+ dla emerytów. Są takie zapowiedzi, nie ma go w tym budżecie, ale może kiedyś będzie. To wszystko nie stoi w sprzeczności z tymi poglądami sprzed 5 lat pana premiera. Nie stoi w sprzeczności z tymi poglądami, ponieważ rzeczywiście, jeśli spojrzelibyśmy na tą politykę dotyczącą zabezpieczenia emerytalnego, gdyby ją realizować tylko w ten sposób, jak robili to nasi poprzednicy, czyli podnosić wiek emerytalny i opierać się tylko i wyłącznie na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na tym filarze i jednocześnie, tak jak
oni, nasi poprzednicy, likwidowali ten drugi filar, czyli OFE, nie proponując nic w zamian. To rzeczywiście takie stwierdzenia, o których pan mówi, byłyby prawdziwe, ale dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego dba o emerytury Polaków, również w ten sposób, że zaproponowaliśmy program pracowniczych planów kapitałowych, które mają budować oszczędności na emerytury właśnie dzisiejszych pracowników. Chcemy ten powszechny trend w Europie, który jest związany ze starzeniem się społeczeństw, czyli trend problemów z emeryturami, z wysokością tych emerytów, chcemy w Polsce odwrócić. Chcemy dać dobrą propozycję dla emerytów, tych również w przyszłości, ale dbamy również o tych dzisiejszych, podnosząc te świadczenia w zauważalny sposób. Więc nie ma tutaj absolutnie jakiejś rozbieżności pomiędzy stwierdzeniem faktów, które były aktualne wtedy, kiedy ta rozmowa miała miejsce, a tym, co dzisiaj rząd realizuje. Czy nie warto wszystkich taśm upublicznić w końcu, bo mija od czasu nagrania 5 lat, a one cały czas są w grze, cały czas nas emocjonują, cały czas kształtują jednak naszą debatę publiczną. Się spojrzy na Twittera, nawet politycy, nawet wicepremier Gowin się do tego odniósł. Wszyscy się odnoszą, więc to jest temat polityczny. Nie warto jakoś tak zrobić, żeby wszystko było jawne? Znaczy, pewnie dobrze by w ogóle było, żeby wszystko było jawne. Warto, żeby pewne tajemnice były. Tak, ale w sensie tego typu rzeczywiście faktów. Nie widzimy powodu, żeby tutaj cokolwiek ukrywać. Ta afera taśmowa, te nagrania, to jest afera Platformy Obywatelskiej. Ona rzeczywiście, te nagrania obciążają polityków, bardzo poważnie obciążają i obciążyły polityków Platformy Obywatelskiej, ministrów rządu Donalda Tuska, którzy rzeczywiście w tych rozmowach pokazywali, jak naprawdę traktują państwo, jaką politykę chcą prowadzić, jak widzą swoją rolę w Polsce. I w tym sensie dobrze, że te taśmy zostały ujawnione. Natomiast odnosząc się jeszcze raz do tego nagrania, należy tylko powiedzieć tak, wyraźnie widać, że ktoś chciał, czy ktoś chce to nagranie, które nie ma żadnego takiego negatywnego przekazu, nie ma tego negatywnych ładunku emocji, wykorzystać do uderzenia w pana premiera jako w tego, który jest mocnym punktem dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, jest twarzą kampanii samorządowej. Przecież nikt nie uwierzy, że przypadkiem to nagranie ukazuje się w tym momencie, a nie miesiąc temu, czy dwa miesiące temu. Ktoś chce w ten sposób zachwiać pozycją pana premiera, któremu Polacy ufają, bo dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, któremu Polacy najbardziej ufają i jest taka próba uderzenia w ten mocny punkt obozu Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie pytanie o taśmy. Jeden z autorów tej publikacji, Andrzej Gajcy, mówił, że to nie jest koniec, że będą publikowane kolejne nagrania. Czy pan minister zna te nagrania? Czy to jest dla was niespodzianka? Ja nie znam tych nagrań oczywiście. Nie, znam tylko te nagrania, które były opublikowane i wtedy, i obecnie. To jest w ogóle niepokojące, że mamy do czynienia z dzisiaj, nie zawaham się tego powiedzieć, pewną prowokacją skierowaną w stosunku do pana premiera. Zresztą dosyć ordynarną, bo faktycznie najpierw zapowiadane są jakieś rewelacje, które mają pana premiera obciążać. Bez żadnej podstawy, bez pokazania jakichkolwiek nagrań, z powoływaniem się na jakieś niejasne, mętne zeznania tych, którzy tych nagrań dokonywali, którzy nawet nie wiedzą, kogo nagrywali, bo to wynika również z tych informacji, które opublikowano. Następnie na drugi dzień okazuje się nagranie, w którym nie ma nic na ten temat, co poprzedniego dnia mówiono. Widać wyraźnie, że jest taka próba zmontowania przekazu, czyli najpierw postawienia zarzutu, a potem wrzucenia jakiejś taśmy, która ma niejako ten zarzut uwiarygadniać. I ktoś, rozumiem, że takie oczekiwanie, że ktoś, kto nie wczyta się w to, dokładnie nie będzie chciał się z tym zapoznać, uzna, że oto nastąpiło potwierdzenie tych zupełnie pustych zarzutów sformułowanych wcześniej. Prowokacja skierowana wobec pana premiera. Widać wyraźnie, że są media dzisiaj w Polsce. Do tych mediów zaliczam ten portal, ale również inne media tego samego koncernu medialnego, który jest właścicielem portalu, który opublikował tą rozmowę. Są media, które bardzo wyraźnie uczestniczą w kampanii wyborczej. Nie jako niezależny obserwator i komentator tego, co się dzieje, tylko jako strona, jako tuba propagandowa opozycji, jako ci, którzy chcą tej opozycji bardzo wyraźnie w tej kampanii wyborczej pomóc. Więcej pytań do pana ministra Jacka Sasina usłyszą państwo w Radio Wnet w poranku, na żywo, być może już w przyszłym tygodniu. Oczywiście, jeśli tylko będzie zaproszenie, to bardzo chętnie. To jeszcze jedno pytanie. W takim wypadku może ustawa o dekoncentracji mediów w końcu ruszy z kopyta?
Na pewno to jest ustawa, która bardzo wyraźnie widzimy jest potrzebna. Do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale jest potrzebna, ale jest jednocześnie niezwykle trudna, jeśli chodzi o dobre przygotowanie tych przepisów. My absolutnie nie zarzucamy, nie wycofujemy się z tego postulatu. Chcemy to zrobić. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić jeszcze w tej kadencji Sejmu. Wiele spraw za nami, wiele spraw zrealizowaliśmy. Być może w tej kadencji nie zdążymy, ale ustawa w różnych, że tak powiem, wersjach i w różnych konsultacjach tworzyła się, prawda, przez ten cały czas. Czy ona jest gotowa, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie ma w tej chwili takiej ustawy w rządzie, czyli nie ma, a mówię jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli dzisiaj, gdyby taka ustawa była skierowana pod obrady Rady Ministrów, to oczywiście bym wiedział, bym o tym powiedział. Nie ma takiej ustawy dzisiaj skierowanej pod obrady Rady Ministrów, więc nie możemy powiedzieć, że to już jest tuż przed nami. Jak mówię jeszcze raz, nie wycofujemy się z tej zapowiedzi, będziemy chcieli ją zrealizować, natomiast nie potrafię na pewno w tej chwili podać bliższej daty. Musimy się do tego po prostu bardzo dobrze przygotować. Na sam koniuszek, nad czym głowi się teraz Komitet Stały Rady Ministrów? No, mamy rzeczywiście wiele spraw takich społecznych, programów. Dzisiaj udało się nam sfinalizować program żywienia dzieci w szkołach, czyli dopłat dla samorządów, które chcą zorganizować stołówki w szkołach, bo chodzi nam o to, żeby to było dobre jedzenie, nie takie jedzenie śmieciowe, przywożone gdzieś przez firmy cateringowe, ale jedzenie przygotowywane na miejscu przez profesjonalny zestaw kucharzy. Chcemy na to przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych w tej chwili dla samorządów i chcemy zapewnić w każdej polskiej szkole ciepły posiłek, a za tydzień być może uda nam się przyjąć na Radzie Ministrów niezwykle ważny również program opieki dentystycznej nad uczniami. Pamiętamy, że to była nasza zapowiedź. Dentobusy są tylko pewnym elementem. Mówiliśmy o gabinecie dentystycznym w każdej szkole i chcemy to rzeczywiście zrealizować w formie może nie gabinetu w każdej szkole, bo to jest pewnie taka forma, która byłaby mało efektywna, ale zapewnienia rzeczywiście bezpłatnej i dostępnej w każdej chwili opieki stomatologicznej dla każdego ucznia. To już za tydzień stanie się faktem. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Wnet, www.wnet.fm.